ojczyzny przed aniołów nie stronił przepądy zle. Bo miasto sowiecką niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Choć skończone tyranie są już pomniejszają, aż drugi oddanie na wolność i kraju. Choć by nie było u rosyjskich słów, my wiemy jak było i nie o was tu. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem, pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Byście wskazali jak zachować honor, by na chłopców wsadzić prawdą cieloną. To byście wiedzieli, gdzie nam się zło, gdy z nasu do celi kajdanka wyszło. Obrońcy ojczysty przed armią niemiecką i przed komunizmem, pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Uznanie od Boga, żołnierze niezłomni, być może już o was nasz kraj nie zapomni. Najwyższe honory należą się wam, a na Polskę chory pan podarł dla was. Obrońcy ojczysty przed armią niemiecką i przed komunizmem, pod gwiazdą sowiecką. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Wojskowy sądzie, podaję dane. Władysław Burgracz, ksiądz, jezuita. Jestem żołnierzem i kapelanem. Rozumiem, co prokurator przeczytał. Byłem w podziemiu, za to nie zdołam doczekać w życiu ziemskim lat starczych. Jestem niewinny wobec Kościoła i wobec Polski. A to wystarczy. Nie wobec Polski, a to wystarczy. Ojcze nasz, w piersi serca młot łomot. Siłę dasz, abym mógł wytrzymać proces. Nauczanie moralnych zasad, zabudowanie wiary barykad, zrobiła ze mnie czerwona prasa agenta, osi Wall Street, Watykan. Kocham mój kraj i to moja wina, nie umrze z moją śmiercią rebelia. Wojskowe sądzenie od dzieł Stalina, znacznie ważniejsze jest Ewangelia. Znacznie ważniejsza jest Ewangelia. Ojcze nasz, w piersi serca młotu pomocy. Siłę dasz, abym mógł wytrzymać proces. Nie czuję lęku, nie czuję złości. Śmierć spotkam chętnie jeszcze porny, że nawet Pilat miał wątpliwości. I tym się różnił od was, sędziowie. Tak jest, zwalczamy dwie okupacje, oddane Polsce i służbie Bożej. Pewnie uwzględni Bóg apelację, którą bezpośrednio złoży. Którą bezpośrednio złożę. Ojcze nasz, piersi serca młot łomocy. Siłę nasz, abym mógł wytrzymać
twarz, w piersi serca pod pomocą. Siłę dasz, aby mógł wytrzymać proces. Przyszli do nas w niedzielę nad ranem nieproszeni sowieci. Kamandir, wymachując naganem, przynieść wódkę polecił. W suchym rozkazie wyzwoliciela czułem oddech nieświeży, a matka nawet nie krzyknęła, kiedy ojca uderzył. A matka nawet nie krzyknęła, kiedy ojca uderzył. Potem sześciu usiedli za stołem, brudni odziani i licho. Ojciec stał z zakrwawionym czołem, matka płakała cicho. I tylko moja siostra Janeczka uśmiechała się do nich. Byli zabawni w oczach dziecka, wujaszkowie czerwoni. Byli zabawni w oczach dziecka, wujaszkowie czerwoni. Przez lata kwaterowali u nas z podziemia chłopcy nasi. Teraz wtargnęła ruska komuna i ostrą bronią straszy. Ktoś musiał we wsi sobie to zdradzić, że Rakowska rodzina, że pomagamy wrogom władzy, a to śmiertelna wina. Że pomagamy wrogom władzy, a to śmiertelna wina. Gdy kamandir w sztok pijany o więcej wódki wołał, jak rysowarni zdenerwowany, myśląc jak zwiać do kościoła. W kościele jest póki ksiądz dostojny w cudowności witraży. Można zapomnieć o mrokach wojny, modląc się pomarzyć. Można zapomnieć o mrokach wojny i modląc się pomarzyć. Aż nagle sowiec szczupryną jasną wbił w końca wzrok zamglony i tłukąc szkło ziemię wrzasnął: jesteś nie pańskie, śpiary! Poczułem, jak mi pierś rozrywa ból jedno zniesienia, gdy razem z moją siostrą nieżywą przewróciła się ziemia. Gdy razem z moją siostrą nieżywą przewróciła się ziemia. Upadłem bez tchu obok Janeczki, nie wiedząc, że ocalałem. Po mnie w ulewie kul sowieckich ojciec zasłonił ciałem. Pijanie ruscy mnie nie dobili, sąsiad udzielił pomocy, żebym mógł wracać do tamtej chwili, każdej bezsennej nocy. Żebym mógł wracać do tamtej chwili, każdej bezsennej nocy. Nie popierałem Polski Ludowej, do partii nie wstąpiłem. Z umiarem odstawiałem głowę i na prowincji żyłem. Człowiek najgorsze rzeczy zapomni, ale mnie zawsze drażnił. Na mojej drodze każdy pomnik polsko-sowieckiej przyjaźni. Człowiek najgorsze rzeczy zapomni, ale mnie zawsze drażnił. Na mojej drodze każdy pomnik polsko-sowieckiej przyjaźni. Rozmowa z katem jest to dialog między niepodległościowcem a stalinowskim śledczym albo prokuratorem, bo my pamiętamy, że prokuratorzy stalinowscy wcale nie byli tacy święci. O wolności zabranej nie ma gorszej rzeczy. Istnieją takie organy, których czas nie wyleczy.
Zobaczyłem go pod koniec 90. lat. Podaliśmy sobie dłonie, ja i mój kat. Od ostatniego spotkania minęło wieku pół, więc odrobinę zmieszania każdy na pewno czuł. Po specyficznej szramie łatwo poznałem go. Pod chłodno patrzył na mnie, wytężał starczy krok. To ja, więzień Marek z celi 23. Tak się zameldowałem, jak kiedyś kazał mi. A ona zdziwiała, że po krótkiej chwili to nieporozumienie wam chyba mnie wkiliśmy. Pomyłki co do osoby tutaj nie mogło być. Zresztą ze śledczych, kto by tak jak on umiał bić. Zapamiętałem przecież tego, co skazał mnie na odwróconym taborecie i człowiek zabez mnie. To on mi palcem jaździł zawsze zgiwany świat. To on za ciosem każdym udowadniał, co to strach. Lecz najgorszy był ten duży, ciężki, stalowy pręt, który mu zawsze służył do obijania pięt. Ale od drugiej strony proszę problem rozważyć. Ja na ręce włożonych ja wykonywałem rozkazy. Rozumie pan, że prawa stopy podział ról, że jeden miał zadawać, a drugi wnosić ból. A przymus na przesłuchaniach to oczywiście był konieczny efekt wcierania przeciwstawnych sił. Tak Bóg wizję swoją przedstawiał, wierząc w sens sowieckiego ustroju, sprawcy nieludzkich klęsk. I nijak pojąć nie mógł, kiedy mówiłem mu, że jako strażny system świadomie służył mu. Bo każdy odkręcił głową, cytował Marksa, zatem uznałem za bezcenową dalszą rozmowę z katem. Zostaliśmy po rozmowie na wrogich wybiegunach. Ja niepodległościowiec, o! Zapiekła komuna. Podziemna armia powraca. To jest piosenka tytułowa i z tego miejsca chcę wyrazić serdeczne podziękowanie dla producentów tego filmu, że mogliśmy uczestniczyć w tak wartościowej produkcji, która tak mądrze i tak prawdziwie przedstawiła polską historię. Bo różnie można polską historię przedstawiać. Ale ja myślę, że ta historia, którą Państwo obejrzeliście, a która była pięknie przedstawiona przez Łukasza Kobielę, jest naprawdę prawdziwa. Tak ja, było. Ja chciałem też coś dodać, proszę Państwa. Tego wszystkiego, co Państwo obejrzeli i wysłuchali, nie byłoby, gdyby nie demiurg, sprawca tego wyśpiewania historii, Leszek Czajkowski i Paweł, którzy no, wzajemnie się inspirując stworzyli to, moim zdaniem, dzieło, bo to jest wyśpiewane w 21 pieśniach, no, kawał polskiej historii, mowa o najdłuższym polskim powstaniu 11-letnim, licząc do Lalka jeszcze dłużej. Także jest chwała wszystkim Leszkowi Czajkowskiemu za te teksty, za muzykę i Pawłowi, który też miał tu udział swój inspirujący. A ja czuję zaszczyt, że mogę brać w tym udział, dlatego że bardzo silnie się czuję związany z historią polską. Przyszłość. Zwracam uwagę, że w tym filmie, po słowach z umiarem nadstawiałem głowę i na prowincji żyłem, został pokazany jako aktor Andrzej Rozpłochowski. Daj Panie Boże takiego umiaru. I takiego umiaru sobie życzmy. Nie porzucili Boga i broni nas w styku dwóch okupacji. Wściekłe plakaty krzyczały o nich, zaplute kar reakcji.
zaakceptować nie potrafili rządów czerwonej zarazy i w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. I w polskich kresów powrót wierzyli, czekając na rozkazy. Naród, co tak niewolnych być, musi o wolność siedzieć, bronić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Udowadniała władza ludowa działaniem w sposób stanowczy, że ludzi umie eksterminować nie gorzej niż hitlerowcy. Rotmistrz Filecki przeżył, oświęcił, zginął od kuli ubeka, w ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli prawa człowieka. W ustroju tym żołnierze wyklęci nie mieli praw człowieka. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność cierpić, bronić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Sprzyjaźni wilkogęstni jak lato wzajemnie się pocieszali, że trzecia wojna jest kwestią czasu i że ją przegra Stalin. Wierzyli, że cię obróci dziura, rok pojął tański porządek. Wierzyli, że ich życie w trudach szkodzi o rozsądek. Wierzyli, że ich życie w trudach szkodzi o rozsądek. Naród, co tak niewolny być, musi o wolność cierpić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Zgoli na Bogu walczyli o niepodległość, tak ratowali honor narodu i wielu z nich poległo. Będziemy o nich pamiętać stale, to nasza nowa praca, dziś do historii w należnej chwale, bo się ta armia powraca. Dziś do historii w należnej chwale, bo się ta armia powraca. Do historii w należnej chwale, bo się ta armia powraca. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność dzielić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność dzielić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie starczy nic! Brawo! Cześć i chwała bohaterom! 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 Serdecznie dziękuję Państwu. No i musimy być mocni, jak mówił Jan Paweł II. Ale udajmy jeszcze, że dla życia najlepiej. Wielkie dzięki. Naprawdę wspaniała sprawa, kapitalny koncert i podziemna armia chyba powróci. Daj Panie Boże. Proszę Państwa, teraz mamy poczęstunek. Pres komuną. Na wieki wieku! Amen! Precz komuną! Precz komuną! Precz komuną! Precz komuną! Proszę Państwa, podziemna armia powróci, ale póki co trzeba się troszeczkę posilić. Ciasteczka, kawa, herbata, a przy wyjściu każdy obowiązkowo kupuje płytę. Albo podziemna armia powraca, albo jakieś inne produkcje. Niektórzy pokazują, że już mają, mogą kupić drugą. Słuchajcie. Oprócz tego jest płyta Pawła Piekarczyka, wydana razem z Instytutem Pamięci Narodowej. Są nasze produkcje poprzednie, też z wizualizacjami na 30-lecie zbrodni na kopalni Wujek o powstaniu styczniowym 1863. Jemy, pijemy, zapraszamy, rozmawiamy z artystami. Można będzie wziąć autografy, kupujemy płyty. Co najważniejsze, dopiero idziemy do domu. Dziękuję. Ja jeszcze tylko chciałem dodać, że zapraszam wszystkich tych, którzy brali udział w zdjęciach,
wszystkich naszych aktorów, żeby tam się udali do tego takiego sklepiku, gdzie są te płyty, ponieważ wy wszyscy, którym wam bardzo dziękuję, możecie je sobie odebrać, a niekoniecznie kupić. Dziękuję. Mamy zapytanie. Stop, konkretnie.